Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. 3 dni przed 5. rocznicą katastrofy smoleńskiej radio RMF ujawniło nowy odczyt nagrania dźwiękowego z ostatnich minut lotu Tu-154. Stenogramy, które zostały przygotowane dla prokuratury wojskowej wyjaśniającej okoliczności katastrofy, zawierają o 1/3 więcej wypowiedzi w porównaniu do istniejących już wcześniej odczytów. Ujawniony stenogram został przygotowany przez biegłych na zlecenie prokuratury wojskowej. Korzystali oni z kopii zapisów z czarnych skrzynek, które sporządzili w ubiegłym roku w Moskwie. Biegli prokuratury dzięki temu mieli odczytać o 1/3 więcej wypowiedzi niż eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Państwowego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Z ujawnionego stenogramu wynika, że w kokpicie do ostatnich chwil miał przebywać dowódca sił powietrznych, który wpływał na pilotów. Nie opuścił on kokpitu mimo próśb stewardessy. Załodze miały także cały czas przeszkadzać inne osoby. Prawo i Sprawiedliwość, komentując sprawę, podkreśla, że ujawnione stenogramy są powtórzeniem kłamliwych tez Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego kierowanego przez Tatianę Anodinę. Te informacje nie są przypadkowe, że one zawsze natężają się przed kolejnymi rocznicami, a ta rocznica jest chyba szczególną, bo to mija 5 lat i w dalszym ciągu nie wiemy z czynników oficjalnych. W dalszym ciągu prokuratura polska już w tej chwili użyje tego sformułowania, rzekomo prowadzi śledztwo, bo to, o czym ostatnio informują nas media, pokazuje, że to jest jedna wielka farsa. Zdaniem posła Stanisława Piotrowicza, wiceszefa parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy, publikacja stenogramów jest elementem kampanii wyborczej prowadzonej przez rządzących. To jest aż nadto czytelne, żeby można było stwierdzić, że to jest element gry. I powiadają to te media, które grę zarzucają zupełnie komu innemu. Myślę, że to już są te momenty, które szeroko otworzą Polakom oczy. Rządzący niczego nie wyjaśnią, niczego nie zamierzali wyjaśnić. Beata Gosiewska, wdowa po tragicznie zmarłym w katastrofie Przemysławie Gosiewskim, wskazuje, że w śledztwie smoleńskim jest coraz więcej niewiadomych. Wciąż nie została dokładnie zbadana kwestia możliwego wybuchu. Jeżeli na pokładzie doszło do wybuchu, naprawdę bez znaczenia są te wszystkie wrzutki medialne. Wszystko, co tam się zdarzyło poza wybuchem, nie wpłynęło na to, że samolot rozerwał się na tak wiele drobnych, poskręcanych odłamków i tutaj prawdopodobnie doszło do potężnych eksplozji na pokładzie samolotu. Reszta to są tylko dezinformacja i sowiecka i też tutaj polskich mediów niestety. Do sprawy na razie nie odniosła się prokuratura wojskowa prowadząca śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. W Sejmie po raz kolejny zebrała się podkomisja nadzwyczajna do spraw realizacji ustawy o skokach. Posłowie nie zajmą się jednak aferą w Skok Wołomin, z którego wyprowadzono setki milionów złotych. Punkt dotyczący tej sprawy z porządku obrad wykreślił przewodniczący podkomisji, poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki. Na posiedzeniu nadzwyczajnej podkomisji posłowie wysłuchają dziś tylko informacji ministra finansów oraz Komisji Nadzoru Finansowego na temat rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących rachunkowości w kasach. Zdaniem opozycji działalność podkomisji stała się elementem kampanii prezydenckiej. Najlepszym dowodem na to jest to, że Platforma Obywatelska nie chce rozmawiać jawnie o skokach, tylko organizuje spektakle, komisje zamknięte albo rozmawia przez media. My domagamy się, chcieliśmy od początku jawnej rozmowy. Politycy Platformy Obywatelskiej cały czas próbują oskarżać Andrzeja Dudę, który był ministrem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, o to, że miał uczestniczyć w blokowaniu ustawy, która wprowadzała nadzór KNF nad skokami.
Platforma chce, aby Duda tłumaczył się z tego na posiedzeniu podkomisji. W porządku dzisiejszych obrad wpisano nawet taki punkt. Jest konieczność zaproszenia pana Andrzeja Dudy na posiedzenie podkomisji, żeby wyjaśnił, w jaki sposób ten wniosek był szykowany. Czy jest możliwe, żeby wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności ustawy z konstytucją był szykowany przez głównego lobbystę, który nie chciał tego, żeby kontrola nad kasami wyszła spod jego rąk, a przeszła do publicznego Komisji Nadzoru Finansowego. Ustawa autorstwa Platformy Obywatelskiej zawierała wiele błędów, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny. Prawo i Sprawiedliwość przypomina równocześnie, kto tak naprawdę blokował wprowadzenie nadzoru KNF w SKOK-ach. W 2008 roku takie przepisy zawierał prezydencki projekt ustawy o spółdzielczości. Platforma Obywatelska wtedy była przeciwko temu projektowi i w głosowaniu Platforma z PSL-em ten projekt prezydencki odrzuciła. Platforma Obywatelska skupia się na atakowaniu opozycji, wykreślając równocześnie z porządku obrad sprawę SKOK-u Wołomin, z którego wyprowadzono setki milionów złotych. W kierownictwie tej kasy zasiadali byli oficerowie WSI, którzy już wcześniej wyłudzali ogromne pieniądze przez fundację Pro Civili. Szef kasy Piotr P. miał także utrzymywać kontakty z politykami Platformy Obywatelskiej oraz prezydentem Bronisławem Komorowskim. Jest cały czas dawanie czasu właśnie dla działających, dla zainteresowanych robieniem biznesów pokątnych w SKOK-u Wołomin. W piątek Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 4 kolejne osoby podejrzewane o wyłudzenia ogromnych pożyczek w SKOK Wołomin. Grupa, która działała w porozumieniu z kierownictwem kasy, wyprowadziła z niej od 2008 roku co najmniej 100 milionów złotych. Grupie przewodniczył Jan L., który jest rezydentem Szwajcarii. Przestępcy wyłudzali kredyty na podstawie sfałszowanych dokumentów o zatrudnieniu na tzw. słupy, a także zawyżali wartość nieruchomości, które stanowiły zabezpieczenie kredytów. Grupa nie zaprzestała wyłudzania pieniędzy nawet w momencie, gdy w SKOK Wołomin było prowadzone śledztwo. Oskarżeni zmniejszyli tylko wysokość zaciąganych nielegalnie kredytów. Środowiska lewicowo-liberalne chcą zaprzestania finansowania religii w szkołach, rzekomo w imieniu podatników, zapominając jednak, że to katolicy najbardziej zasilają budżet państwa. Pomysł podchwyciły już liberalne media, które mimo miernego poparcia projektu ustawy w sprawie zaprzestania finansowania lekcji religii mocno go promują. Środowiska lewicowo-liberalne ponownie wzięły na celownik lekcje religii. Chcą, by nie były one finansowane z budżetu państwa, a dokładnie z pieniędzy podatników. Taki argument budzi jednak niedowierzanie, bo w Polsce znaczna większość obywateli to katolicy, którzy systematycznie odprowadzają podatki, mówi ksiądz profesor Wojciech Cichosz. Podatki płaci każdy obywatel, osoby duchowne i osoby świeckie, wierzący i niewierzący, bez wyjątku. Wobec tego budżet państwa gwarantuje zabezpieczenie środków na te wszystkie elementy życia społecznego, które stanowią tożsamość i wartość naszej kultury, w której przyszliśmy na świat, wychowujemy się i którą współtworzymy. W dodatku pieniądze przeznaczane na nauczanie religii w zestawieniu z innymi przedmiotami są relatywnie niskie, mówi Piotr Biegalski, który na co dzień uczy religii, etyki oraz filozofii. Finanse, które byłyby zaoszczędzone na w sumie niedużo, raptem, bo na 36 godzin, jakie ma uczeń średnio w ciągu tygodnia, pozbawienie go 2 godzin nie będzie jakąś drastyczną oszczędnością. Natomiast spowodowałoby to, że te pieniądze będą zupełnie ulokowane w czymś innym. Na przykład w edukacji seksualnej, którą tak bardzo promują środowiska lewicowe. W szkołach zamiast ukazywania wartości etycznych może więc dojść do promowania dewiacji, dodaje Maria Mazurkiewicz, nauczycielka jednej z toruńskich szkół. Paradoks polega na tym, że popularność tego rodzaju ideologii, bo to jest tylko ideologia, powoduje, że każdy może takie zajęcia prowadzić, a niestety rodzic często nie ma szansy na to, żeby sprawdzić, zwłaszcza ten rodzic, który nie do końca jest zainteresowany, sprawdzić,
czego tak naprawdę uczą się jego dzieci. Tym bardziej zaskakujące jest to, że środowiska lewicowo-liberalne próbują zarzucić brak kontroli nad lekcjami religii, a przecież warunki i sposób organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach reguluje rozporządzenie ministra edukacji z kwietnia 1992 roku. Czytamy w nim, że nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzą dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. Co jakiś czas przychodzi dyrektor na hospitację czy też metodyk. Tak samo takim kontrolom podlegają nauczyciele katecheci czy też księża katecheci, nauczyciele religii. W dodatku szczegółowa podstawa programowa przedmiotu jest ogólnodostępna. Możemy z niej wyczytać, że lekcje mają na celu m.in. kształtowanie postawy moralnej. O tej ważnej roli religii mówił także ponad 20 lat temu podczas wizyty we Włocławku święty Jan Paweł II. Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. Tę wrażliwość młodych ludzi, o której wspomniał święty Kościoła, potwierdzają statystyki. Frekwencja na nieobowiązkowych lekcjach religii w szkołach podstawowych i gimnazjach sięga znacznie powyżej 90%. Jeśli miałbym to ubierać procenty, to szkoły podstawowe, gimnazja to jest daleko ponad 90%. Podam na przykładzie szkoły, w której uczę na poziomie, uczę wszystkie pierwsze klasy, 5 pierwszych klas. W dwóch klasach chodzi, jest obecność 100%, w pozostałych trzech pierwszych klasach są to dwie lub trzy osoby, które nie chodzą, aczkolwiek niekiedy przychodzą na lekcje religii. Ataki środowisk lewicowych należy zatem odbierać jako kolejną próbę odebrania podstawowego pierwiastka ludzkiego, jakim jest nasza religijność. Takie działania znamy choćby z naszej historii, mówi ksiądz profesor Józef Krukowski. Jakkolwiek władze komunistyczne usunęły religię do szkół, narzucając ideologię materialistyczną, marksistowską, jako jedynie obowiązującą i rzekomo jedynie prawdziwą, to w okresie przemian ustrojowych na początku lat 90. religia wróciła do szkół i uzyskała mocne, że tak powiem, uzasadnienie w systemie prawa. Dlatego wszelkiego rodzaju ataki na nauczanie religii należy rozpatrywać jedynie pod kątem ideologicznym, zaznacza profesor Mieczysław Ryba. Ci, którzy podpisują ten obywatelski projekt, i ci, którzy to popierają, to są ludzie zdefiniowani na nowo jako tak zwana nowa lewica, lewica neomarksistowska, lewica lansująca rewolucję kulturową. Dlatego rodzice sami powinni zadać sobie pytanie, w jaki sposób chcą kształtować sumienia swoich dzieci. 23 osoby zginęły, 291 zostało rannych. To bilans świątecznych dni na polskich drogach. Policjanci zatrzymali aż 1118 pijanych kierowców. Mimo tych statystyk, tegoroczne święta wielkanocne były bezpieczniejsze od ubiegłorocznych. Najwięcej pijanych kierowców policjanci zatrzymali w soboty i w poniedziałek, po 312. Poniedziałek był też najtragiczniejszym w skutkach dniem świąt. W 32 wypadkach zginęło 7 osób, a 45 zostało rannych. W samym tylko województwie pomorskim doszło do 10 zdarzeń drogowych. Podczas tegorocznego weekendu świątecznego na drogach województwa pomorskiego doszło niestety do 10 wypadków, w których 11 osób zostało rannych i jedna osoba poniosła śmierć. Główną przyczyną wypadków były brawura i nadmierna prędkość. Dodatkowo w te święta kierowcom nie sprzyjała aura. W wielu miejscach padał deszcz, śnieg lub deszcz ze śniegiem. Drogi były śliskie. Niestety warunki pogodowe są dosyć niekorzystne, są zmienne. W związku z powyższym osoby kierujące pojazdami, jak i również inni uczestnicy ruchu drogowego powinni zachować szczególną ostrożność. Przy okazji świąt policjanci kierują apele do wszystkich użytkowników dróg, aby zawsze myśleli o tym, co robią, a nie kiedy myśleli za innych kierowców. Polecają też dobrą, sprawdzoną zasadę postępowania w czasie podróży. Dobra zasada, aby co 2 godziny, po 2 godzinach jazdy zatrzymać się na chwilę. Najmłodsi na pewno będą potrzebowali skorzystać z toalety, ale i dla dorosłych będzie to dobry moment na to, by na chwilę rozprostować kości, dać odpocząć kręgosłupowi, niech i nasze oczy na chwilę odpoczną. Przez całe święta nad bezpieczeństwem kierowców czuwało kilkanaście tysięcy policjantów. Przeprowadzili dziesiątki tysięcy kontroli. Sprawdzali m.in. stan techniczny aut, sposób przewożenia dzieci, trzeźwość kierowców i prędkość aut.
Trwa dramat Syryjczyków. Wczoraj rano dżihadyści porwali 300 Kurdów, przetrzymywali ich do wieczora, po czym zwolnili w zamian za 3 islamistów. Zwolnienie kurdyjskich zakładników potwierdziło Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Bojownicy z Państwa Islamskiego wysadzili również w powietrze kościół Najświętszej Maryi Panny w wiosce Tel Nasri w północno-wschodniej Syrii. Kurdowie wpadli w zasadzkę dżihadystów na drodze z miasta Afrin do Aleppo. Porywacze zaatakowali kilka autobusów i busów, którymi podróżowali Kurdowie. Dżihadyści pozwolili odejść kobietom i dzieciom. Mężczyźni zostali jednak pojmani i wywiezieni w nieznanym kierunku. Nie wiadomo, które z radykalnych ugrupowań stoi za porwaniem. Kurdyjska partia oskarża o nie dżihadystów z frontu Al-Nusra, który jest bardzo aktywny w prowincji Idlib. Organizacja jest powiązana z Al-Kaidą. W Syrii nie ustają prześladowania chrześcijan. Bojownicy z Państwa Islamskiego brutalnie ich mordują oraz zmuszają do opuszczania swoich domów. Dżihadyści niszczą także wszystkie ślady po chrześcijaństwie. W ostatnich dniach wysadzili w powietrze kolejny kościół. Wielkanoc niszczyli świątynię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w północno-wschodniej Syrii. Świątynia należała do kościoła asyryjskiego. Wybudowano ją w 1934 roku, a przed 10 laty została wyremontowana i ponownie oddana do użytku. Wczoraj Ojciec Święty Franciszek w czasie południowej modlitwy Regina Celi zaapelował do wspólnoty międzynarodowej, aby nie odwracała wzroku od prześladowanych chrześcijan. Papież nazwał ich współczesnymi męczennikami, których jest o wiele więcej niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Niech wspólnota międzynarodowa nie będzie niemym i obojętnym świadkiem w obliczu tej niedopuszczalnej zbrodni, stanowiącej niepokojące odejście od najbardziej podstawowych praw człowieka. La preghiera dell'angelo. Dżihadyści z tzw. Państwa Islamskiego niszczą także wszelkie ślady kultury starożytnej. Bojownicy opublikowali ostatnio nagranie z akcji niszczenia starożytnego miasta Mezopotamii Hatra. Jego ruiny zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bojownicy młotami rozbijali m.in. bezcenne rzeźby. Wcześniej dżihadyści zniszczyli m.in. bezcenną kolekcję rzeźb i posągów zgromadzonych w muzeum w Mosulu. To wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam o 16:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. W naszym programie Czas na prognozy pogody. Zapraszam. Wtorek przyniesie dużo opadów deszczu w rejonie Morza Czarnego i Bałkanów. Nad Skandynawią pojawią się chmury z opadami śniegu. Nad pozostałą częścią kontynentu będzie dość pogodnie. Na wschodzie dziś troszkę cieplej, około 4 stopni, w Berlinie 11, natomiast na południu 15-20 stopni Celsjusza. I przechodzimy do kolejnej mapy. Na chwilę wyjrzało słońce i zrobiło się pogodnie. Niestety tak szybko jak się pokazało, tak szybko się schowało. Po południu od północy spodziewany jest stopniowy wzrost zachmurzenia i opady deszczu. Na termometrach od 5 stopni na Podkarpaciu do około 9-10 na zachodzie, północy oraz w centrum. Ciśnienie się waha na barometrach około 1027 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejną prognozę pogody, a tymczasem życzę miłego dnia. Do zobaczenia.